sądził władca, ten sąd miał się odbyć według legendy po drugiej stronie Wisły, czyli na Błoniach pod Sałcem. I obraz, który Państwo będziecie oglądać w kościele, właśnie tę scenę pokazuje. Ale jak mógł wziąć święty Stanisław świadków na potwierdzenie tej właśnie, tej właśnie swojej no, prawdomówności, że tę konkretną wieś kupił od rycerza Piotra? Stanął nad jego grobem, przyszedł tutaj do tego grobu i stanął, uderzając pastorałem w ziemię, powiedział: Piotrze, w imię Trójcy Przenajświętszej rozkazuję ci wstań. Rzekomo Piotr miał wstać. Wówczas poprosił go, aby przeszli razem z tłumem ludzi, którzy się tutaj miał zebrać, suchą nogą przez Wisłę. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie było takie koryto jak w tej chwili Wisły. Jedno tylko płynęły obnogi. Być może zawsze na pewno był tutaj brud. Było kilka brudów. Chodczy w okolicy Solca i Piotra Wina i dalej wyżej w okolicy Józefowa, więc były miejsca, gdzie się można było przeprawić. Ale legenda mówi, że przeszli suchą nogą do tego miejsca, gdzie książę odprawiał oroki. Bolesław Śmiały wtedy zaprosił ich właśnie z wielkim orszakiem tych osób, które przyłączyły się do tego wskrzeszonego rycerza Piotra i ze świętym Stanisławem wkroczyli na Błonia pod Sołcem. I macie Państwo tam obraz pokazujący, jak wygląda Solec, jak wyglądał ten sąd, ale cała realia, bo obraz powstał na początku XVII wieku, to jest pokazanie z fotograficzną dokładnością XVII-wiecznej architektury właśnie tego Solca. XVII-wieczne stroje i biskupa, i szlachty, i tego ludu, który tam jest zebrany. Także analogie w sztuce, no, trzeba je po prostu sprawić, że tak jak my dzisiaj mamy takie narzędzia jak kamera, aparat fotograficzny, oni wtedy się posługiwali pędzlem, drutem, starali się to odzwierciedlić, no tak jak to widzieli, nie przenosili tej historii średniowiecznej, nie charakteryzowali, że tak powiem, nie przenosili jej w średniowieczną tą całą otoczkę, czyli nie chodziło o kostium średniowieczny, nie chodziło o średniowieczną architekturę, pokazywano to tak jak to było w XVII wieku, czyli mamy tam zdobyczne namioty na przykład tureckie, tak można mieć takie wrażenie, że to są właśnie te rzeczy, które im się udało zdobyć po bitwie pod Chocimiem, bo skąd tutaj się wzięło właśnie też takie szczególne potraktowanie tego kultu świętego Stanisława. W czasie, gdy toczyła się wojna na Kresach Wschodnich i wojny, no takie utarczki Tatarów z Turcją i Polska musiała wkroczyć, znaczy korona polska musiała tam się, wyprawa musiała się odbyć pod Chocim i były pertraktacje, wysłano na te pertraktacje, na te uzgodnienia z Portą Otomańską do Stambułu księcia Zbarackiego, który pochodził ze Zbaraża. Tam miał swoje dobra i wiedział po prostu, co to znaczy obrona granic na Kresach. On miał wyłożyć wiele pieniędzy na to poselstwo ze swoich pieniędzy. Część miał zwrócić się sejmem, do tego dołożyć miał król. Cóż zabrano na to poselstwo, żeby dokonać uzgodnień tych pertraktacji dyplomatycznych? Otóż wtedy najcenniejszym przedmiotem, który był tam najwyżej w cenie, to były wyroby z bursztynu, z jantaru. Więc zabrano szachy, zabrano zwierciadła z jantaru, zabrano księgi oprawne, jantar. Wszystko to, co można było wykonać przez bursztynników gdańskich, najcenniejsze przedmioty, to zabrano. Księciu nie wszystkie pieniądze zostały zwrócone, także to poselstwo ogromne wyprawił w większej mierze z własnej kasy, stać go było na to. Ale podróżując do tego Stambułu, to była szalenie niebezpieczna wyprawa, był na tyle przenikliwy, że zabrał ze sobą młodego dworzanina, bardzo świetnie zapowiadającego się poetę Samuela ze Skrzypny Twardowskiego, który zrewanżował mu się pięknym poematem. Poematem wydanym drukiem, który wtedy był jedną z najpoczytniejszych, że tak powiem, takich no, opowieści o dalekich krajach. Nazywało się to Przeważna Legacja Księcia Zbarackiego do sułtana Mustafy. I mamy tam dokładnie wszystko zrelacjonowane. W trakcie podróży książę zachorował i rzekomo przyśnił mu się święty Stanisław i święty Franciszek, którzy mieli mu nakazać zbudowanie klasztoru w miejscowości, w której książę był już starostą, czyli po drugiej stronie Wisły w Sołcu. I książę po tej podróży wrócił bardzo zmęczony, kilka lat po podróży, 4 lata po podróży zmarł. I proszę Państwa, zrealizowano jego testament. Powstał rzeczywiście klasztor w Sołcu, ten, w którym się odbywają te koncerty.
Niestety nie zachował się w Solcu wizerunek. Czy wchodzimy do kościoła, pani Ireno, bo tu pani ale zachodzi. Ksiądz już tutaj był, to ja muszę mu powiedzieć. Dobrze. To... Nie, nie, ja pytam tylko. Proszę państwa, bo nie chcę państwa tutaj zanudzić. Myślę, że państwo jesteście bardzo ciekawi, jak te zabytki sztuki w tym kościele wyglądają. Więc książę ufundował tam klasztor. Tam było łatwiej, ten kult świętego Stanisława, bo tam była ta główna część Polski, prawda? Sandomierszczyzna, Warszawa, trakt na Kraków, Warszawę i Wilno. Natomiast tutaj było troszeczkę gorzej z tym kultem, bo trochę był problem z przeprawą. Więc po obu stronach, można powiedzieć, ten kult świętego Stanisława się rozwija. I to miejsce zostaje nadane kanonikom krakowskim jako ich parafia, kapituły krakowskie. Dlaczego im jest to miejsce nadane? No chociażby ze względu na ten właśnie, na ten przekaz o wskrzeszeniu tutaj rycerza Piotra. I tu kolejni biskupi fundują kaplicę grobową. Ale pierwszym najważniejszym takim fundatorem jest tu, takim najpotężniejszym, jest kardynał Zbigniew Olesnicki. Ten, który próbował... Ja może poproszę o trochę wody, jak jest jeszcze. No właśnie, widziałem herby Olesnickie. Tak, właśnie Olesnicki ma tam piękną tablicę fundacyjną. Olesnicki pilnuje swojej fundacji i wszędzie się pod nimi podpisuje, gdzie może. W Krakowie, tutaj i cała w ogóle rodzina, bo Olesnicki pochodzą przecież z Sienna, czyli niedaleko od nas. I funduje Olesnicki również ten piękny grób, znaczy ten grób w sensie tej kaplicy. Podobno jest to kaplica właśnie już z czasów Olesnickiego. Z całą pewnością kościół. Kościół był na pewno przebudowywany, na pewno zmieniał się dach tej świątyni. Być może podnoszono wyżej ściany. Jest to świątynia z pierwszej połowy XV wieku, czyli bardzo stara świątynia i bardzo pięknie zachowana. Zresztą tutaj kolejni kapłani wiele serca wkładają w to, żeby był to obiekt po prostu pięknie wyglądający. I mogę państwu powiedzieć, zresztą piszę nawet tutaj o tym, że w XIX wieku, w XVII, XVIII, XIX, XVI wiele osób z całej Polski przyjeżdża tu składać woty. Powstaje w pewnym momencie utwór napisany przez jednego z proboszczów okolicznych, utwór napisany piękną polszczyzną, opowiadający właśnie o tym, że tu można uzyskać doznać wszelkich łask, że nie trzeba jechać drogą świętego Jakuba do Hiszpanii, że nie trzeba, proszę państwa, podróżować na Święty Krzyż czy do Częstochowy, bo mamy w Polsce takie przecież miejsca bardzo znane, ale że właśnie tutaj przy grobie Piotra Piotr wspólnie ze świętym Stanisławem udzielają wszelkich łask.